Na Wielkim Buku chyba po raz pierwszy w ogóle od samego początku najsłynniejszy japoński pisarz, czyli Haruki Murakami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Pierwsza osoba liczby pojedynczej Haruki Murakamiego od wydawnictwa Muza to jest krótki zbiór opowiadań jednego z tych pisarzy, którzy w sumie co roku pojawiają się pośród nazwisk niby nominowanych do Literackiej Nagrody Nobla. Zbiór o tyle nietypowy, że autobiograficzny, ocierający się jedynie o fikcję, tak różny od opowiadań i odpowieści, do których przyzwyczaił swoich czytelników Murakami. Dawno, już dawno, całe lata po książki Murakamiego nie sięgałam, dlatego z przyjemnością zanurzyłam się w tej niespiesznej prozie. Przed czytelnikiem osiem opowieści prosto z życia, w których autor dzieli się swoimi wspomnieniami sprzed lat. Przewijają się tutaj lata studenckie, szalone lata 60., uniwersyteckie przygody, przyjaźnie, miłostki. To urywki przeszłości uchwycone w słowach, a w nich przypadkowe dziewczyny, kochanki, nawet sny, ale przede wszystkim też muzyka i baseball, czyli dwie najważniejsze pasje w życiu autora. Ale w tych historiach jest również melancholia, jest nostalgia, jest taki smutek przemijającego czasu. Wśród tych opowieści snują się też samotność, samobójstwa bliskich i spotkania ze śmiercią. Myślę, słuchajcie, że lekturę tego zbioru, pierwsza osoba liczby pojedynczej, warto rozpocząć od króciutkiego słowa od tłumaczki Anny Zielińskiej-Elliot, które znajdziemy z tyłu niestety, a nie na początku, a który wyjaśnia całą istotę tego zbioru. Chodzi mianowicie o samą koncepcję liczby pojedynczej w języku japońskim, czyli o koncepcję ja. Jak się okazuje, w Japonii zaimek osobowy ja zmienia się nie tylko w zależności od sytuacji, ale również od pozycji społecznej czy wieku rozmówcy. A to oznacza, że to ja ze chwil dziecięcych, rodzinnych jest inne od tego statecznego, dojrzałego ja. Niestety my, polscy czytelnicy, nie jesteśmy w stanie uchwycić tych różnic, które uchwycił Haruki Murakami, a które stanowią i nadają tonu całemu właśnie zbiorowi pierwsza osoba liczby pojedynczej. Te opowieści bowiem ułożone są w porządku chronologicznym. Od tego ja młodego poufałego, po ja dojrzałe, stateczne, formalne. Te opowieści są oszczędne w słowa, do bólu życiowe, minimalistyczne. Ukazujące podróż autora od tej uprzywilejowanej młodości po bezlitosną, nadchodzącą starość. Pierwsza osoba liczby pojedynczej to jest zbiór niespieszny, spokojny, taki, który w sumie niczym za bardzo nie zaskakuje. To jest jeden z tych zbiorów, które są tak trochę uzupełnieniem pozostałej twórczości, takim aneksem do całości, takim podsumowaniem. A jednocześnie, o czym warto pamiętać, one są zaskakujące właśnie na samą formę, właśnie na tę koncepcję ja, której my nie możemy zobaczyć, o ile nie przeczytamy najpierw właśnie samego posłowia tłumaczki. Dajcie mi znać, czy lubicie Haruki Murakamiego, czy sięgacie po jego książki. Jestem ogromnie ciekawa, jakie tytuły polecacie. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Muza zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz tego zbioru do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: kto jest Waszym ulubionym zagranicznym pisarzem i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca roku, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Całe lata minęły, odkąd ostatnim razem czytałam twórczość Haruki Murakamiego. Największe wrażenie, pamiętam, zrobiła na mnie powieść Norwegian Wood. Byłam wtedy chyba nastolatką jeszcze, jak czytałam właśnie tę powieść. Była niesamowicie smutna, przygnębiająca, ale robiła na mnie ogromne wrażenie. Z przyjemnością jeszcze do niej powrócę. Dajcie znać właśnie, czy Wy lubicie twórczość Haruki Murakamiego, jakie jego książki polecacie i czy w ogóle lubicie literaturę japońską. Jestem ogromnie ciekawa. Po więcej o tej książce zaglądajcie na blog Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na poradnik, jak słuchać audiobooków, 7 trików specjalnie dla Was ode mnie. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozejrzyjcie się, rozgoście. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!